Jakie na was Ateńczycy uczynili wrażenie moi oskarżyciele, nie wiem. Co do mnie, słysząc ich, ledwo mnie zapomniał o sobie. Tak mocno mówili do przekonania, choć prawdy słowem mówiąc żadnej nie wyrzekli. Najbardziej zaś z wielu fałszów, które wymyślili, nad tym się zdziwiłem, gdy mówili, że wam się strzec potrzeba, byście nie dali się uwieść mojej wymowie że się nie powstydzili tego, iż zaraz na miejscu ode mnie inaczej przekonani zostaną, gdy się bynajmniej nie pokaże wymownym. Sądzę, że dali przez to dowód największej swojej bezczelności. Chyba, że wymownym nazywają tego, kto prawdę mówi. Jeżeli tak utrzymują, przyznam się być mówcą, ale bynajmniej im niepodobny. Oni, jak mówię, żadnej nie wyrzekli prawdy. Z mych ust usłyszycie ją całą. Nie w wyszukanych, ręczę wam, Atenczycy, wyrazach. Nie w sztucznie i ozdobnie ułożonych, jakich oni używali, lecz w prostych i zwyczajnych. Sądzę, że co mówię jest niezawodną prawdą. Niechaj nikt czego innego po mnie się nie spodziewa. Nie przystałoby wiekowi mojemu występować przed was na kształt młodzieńca, który dopiero wprawy w wymowie dla siebie szuka. Owszem. Oto was proszę i błagam, ateńczycy, nie dziwcie się i nie obrażajcie, gdy mnie usłyszycie w tym miejscu tym samym głosem, z tąż samą prostotą na moją obronę odzywającego się, z jaką był zwykł mawiać na placu publicznym przy stołach bankierów, gdzieście mnie często słyszeli. Tak się bowiem rzecz ma. Pierwszy raz dopiero występuję teraz przed sąd. Siedemdziesięcioletni już przeszło starzec. Nie znam więc sposobu, w jaki się tu mówi, podobnie jak gdybym był cudzoziemcem. Nie poczytalibyście mi za złe, gdybym do was przemówił językiem i sposobem, jaki z wychowania powziąłem. Tak i teraz nie uważajcie na kształt moich wyrażeń, które mogą być rozmaite. Zaklinam was o to i zdaje się, że słusznie czynię. Zwróćcie tylko całą waszą uwagę na to, czy prawdę mówię, lub nie. Ten jest obowiązek sędziego. Domówcy należy prawdę mówić. Najpierw wypada Ateńczycy, bym wam okazał fałszywość dawniejszych przeciw mnie zarzutów. Odpowiedział dawniejszym moim oskarżycielom, a dopiero zwrócę się przeciw dzisiejszym. Wielu już bowiem obwiniało mnie od dawna przed wami, w niczym nie oszczędzając z myślenia. Tych ja obawiam się więcej niż samego Aneta i jego stronników, chociaż i ci wiele mogą swoją wymową, tamci jednak daleko groźniejsi, którzy od dzieciństwa waszego, Ateńczycy, wami się zajmując, wpoili w was fałszywe uprzedzenie, że Sokrates, pewien mędrzec, chce zbadać rzeczy nadziemskie, dojść co się za światem dzieje i fałsz zaprawdę podaje. Ci, co te wieści roznoszą, są moimi najniebezpieczniejszymi przeciwnikami, bo kto ich mowę usłyszy, sądzi, że badać rzeczy podobnych nie wierzy w bogów. Do tego są oni liczni i od dawna usiłowali mnie już podać w waszą nienawiść. Z tym większym dla siebie skutkiem, że to w wieku dzieciństwa i młodości wam wystawiali, kiedyście najłatwiej mogli uwierzyć, a nikt wam prawdy nie odkrył, że oskarżali człowieka, który się nie bronił. Ale najgorszym z tego wszystkiego jest, że nie można nawet nazwisk ich wiedzieć i wymienić, prócz że ma być między nimi jakiś pisarz komedii. Nie znając więc tych, co przez zazdrość dla oczernienia mnie zaszczepili w was złe omniemniemanie ani tych, co uwiedzeni od drugich udzielali innym tegoż samego zdania. Nie mogę ich przed sąd tu powołać i naocznie wywieść z błędu. Lecz muszę jakby pośród nocy walczyć i odpierać natarcia, nie widząc nikogo przed sobą, na którego bym prosto uderzył. Zważcie więc, że mam, jak mówię, dwoistych oskarżycieli jednych, którzy dopiero co słyszeliście, drugich od dawna mi nieprzyjaznych, jak wspomniałem. Przyznajcie zatem, że wypada mi naprzód tamtym odpowiedzieć, bo ich skargę pierwej i lepiej poznaliście. Tak, już czas wznieść głos na moją obronę. I wybić wam z głowy uprzedzenie, którym od tak dawna byliście przeciw mnie powodowani. Chciałbym, by to mogło nastąpić. Ocalony potrafiłbym jeszcze coś więcej dla was i dla siebie dobrego uczynić. Lecz wiem, że trudno będzie tego dokazać i nie tajno mi, jak nawet dalece. Niech się więc stanie w tym wola Boga. Ja, obowiązany prawom ulegać, powinienem się bronić. Powtórzmy więc jeszcze raz, jaki jest przedmiot skargi, dla której Melit wywiódł mnie tu przed sąd. Cóż zeznali moi przeciwnicy? Niech będzie przeczytane przewinienie, które mi pod przysięgą zarzucają. Sokrates występnie czyni i wykracza, zapuszczając się w badania rzeczy nadziemskich i fałsz za prawdę podając. Oto taka jest skarga. Toż samo widzieliście w komedii Arystofanesa, gdzie wystawiono Sokratesa w powietrzu mówiącego, że nad świat się wznosi i wiele podobnych niedorzeczności prawiącego. Z tych ja wcale nic nie rozumiem. Nie mówię jednak z obawy skargi Melita, żeby się kto nie znalazł, co by je rozumiał, lecz w istocie wierzcie mi, Atańczycy, nigdy mi się podobnymi rzeczami nie zajmował. Z pomiędzy was samych wielu tu wzywam na świadków, proszę powiedzcie jedni drugim. Którzyście tylko mnie kiedy słyszeli, mówiącego, a wielu takich pomiędzy wami tu widzę. Czyście kiedy z ust moich o takich rzeczach mowę usłyszeli? Możecie stąd, ateńczycy sądzić o reszcie, co mi tu zarzucają, że tak nie jest i mnie się nie tyczy. Jeżeli wam mówią, że się trudnie uczeniem i pieniądze zbieram, fałsz głoszą. Lubo i to nawet uważam za rzecz przyzwoitą, gdy kto umie tak udzielać nauki jak Gorgiasz z Leontinoi, Prodikos i Hippias Zelei. Oni bowiem chodząc od miasta do miasta umieją młodzież tak zająć nauką, że ta choć może w domu pobierać ją za darmo, ciśnie się do tamtych, przynosi pieniądze i wdzięczność swoją oświadcza. Jest oto nawet i tu w Atenach podobnie uczony mąż Sparos, o którego przybyciu się dowiedziałem. Gdym się raz zszedł z Kaliasem Hiponikiem, naszym obywatelem, który najwięcej płaci nauczycielom od synów, ma ich bowiem dwóch, rzekłem, Kaliasie, zapewne gdyby ci się parę młodych koni lub bydląt urodziło, poszukałbyś dla nich człowieka, który by je wychował jak należy. To jest jakiego woźnice lub pasterza. Mając zaś synów, kogóż wziąć myślisz do nich za stróża i nauczyciela? Kogóż znasz takiego, który wie wszystko, co człowiekowi i obywatelowi przystoi. Sądzę, że gdy masz synów, musiałeś się już pierw nad tym zastanowić. Czy znasz kogo takiego, mówiłem dalej? Znam odpowiedział. Któż więc nim jest? Co za jeden? Jest Ewenus, Sokratesie, rzekł Kalias, rodem z pafos. Bierze po pięć min? Szczęśliwy, zawołałem. Jeśli prawdziwie posiada taką naukę i udziela jej tak tanio. Ja sam szczyciłbym się niezawodnie i chlubił, gdybym tyle umiał. Ale nie jestem tak uczony, oświadczam wam, Ateńczycy. Może jednak kto z was na to mi odpowie: Cóżeś więc zrobił, Sokratesie? Skąd na Ciebie te skargi? Gdybyś nic osobliwego nie zrobił, nie mówiono by tyle o tobie. Musiałeś więc coś osobliwego zrobić, powiedz nam, co takiego byśmy o tobie nie wydawali fałszywego sądu. Nic słuszniejszego nad głos taki. Wyjawię wam więc, co mi sławę, a co nieprzyjaciół zjednało. Słuchajcie, bo może niektórzy z was będą mniemać, że was łudzić będę. Bądźcie owszem pewni, że wam szczerze wszystko opowiem. Nabyłem sławy przez mądrość taką, jaka jest przyzwoita ludziom. W istocie takim tylko jestem mędrcem. Oni zaś, o których wam dopiero co wspomniałem, posiadają nadludzką mądrość. Ja się do niej wcale nie przyznaję. Kto przeciwnie mówi, fałsz mi zadaje i na moją zniewagę dąży. Nie obrażajcie się, Ateńczycy, gdy to, co wam powiem, zdawać się wam będzie chępliwe. Nie swoje jednak przytoczę tu wyrazy, lecz kogo innego. Z powagą godną wiary wyrzeczone. Przytoczę wam sędziego Apolina Delfickiego. Znacie wszyscy Herofonta, był on moim przyjacielem od dzieciństwa, równie jak wielu z pomiędzy was, podzielił razem z wami wygnanie i razem powrócił. Znacie więc dobrze, jak jest śmiałym we wszystkim. Będąc raz w delfach odważył się spytać wyrocznie względem mnie. Nie obrażajcie się, Ateńczycy, jeszcze raz was proszę na to, co opowiem. Pytał, czyli jest kto mądrzejszy nade mnie. Odpowiedziała wyrocznia, że nie masz. Może wam o tym zaświadczyć brat jego, gdyż sam nie żyje. Zważcie, dlaczego o tym wspominam. Chcę pokazać, skąd przeciw mnie powstała skarga. Usłyszawszy odpowiedź wyroczni, rozmyślałem, co by znaczyły słowa Apollina, co by dawały do zrozumienia, bo ja sobie wcale nie przyznaję mądrości. Omylić się zaś Apollo nie mógł, bo mu to nie przystoi. Przez długi czas zostawałem tedy w takiej wątpliwości. W końcu musiałem się udać do następującego środka. Poszedłem do jednego z takich, których mają powszechnie za mędrców, bym zbił zdanie wyrocznie i pokazał, że oto ten ode mnie mędrszy. A ty, Apolinie, mnieś wyższość nad innych przyznał. To miałem na celu, gdym poszedł. Nie potrzebuję po nazwisku wymieniać do kogo. Dosyć, że nim był jeden z biegłych w sprawach publicznych. Wdawszy się z nim w rozmowę, poznałem, że miany był od wielu za mądrego i uważał się sam jeszcze więcej za takiego, ale nim nie był wcale. Starałem się mu pokazać, że za wiele o sobie sądził, że sobie przyznawał mądrość, co jej nie miał bynajmniej. Przez to zrobiłem sobie u niego nienawiść i u wielu, co obecni byli. Wychodząc stamtąd pomyślałem sobie, że jestem mędrszy od tego człowieka. Albowiem nikt może z was nie wie, co dobre i co wszystkim przyzwoite, a On utrzymuje, że wie, choć nie wie. Ja kiedy nie wiem, to sobie nie przyznaję. Zdaje się więc, że jestem od Niego, choć w tej małej rzęczy mędrszy, że czego nie wiem, o tym nie twierdzę z pewnością. Poszedłem potem do innego, to jest do jednego z takich, których mają za mędrszych od tamtego, ale i tam znalazłem podobnie. Zrobiłem sobie więc w nim i innych również nieprzyjaciół. Nareszcie chodziłem po kolei od jednego do drugiego, zasmucony żem sobie narobił nieprzyjaciół, jednak zdawało mi się, że sprawę wyroczni trzeba nad wszystko przekładać i dla dojścia, co ta w swojej odpowiedzi mówi, obchodzić wszystkich, którzy tylko zdają się coś wiedzieć. Zaprawdę wam powiadam, Ateńczycy, należy bowiem ją przed wami mówić, gdybym podług słów wyroczni rzeczy dochodził, przekonałem się, że ci wszyscy, którym największą przypisują mądrość, najmniej jej mają, a których mniej rozumnymi uważają, zdolniejsi są do rozsądnego myślenia. Opowiem wam całe moje zabiegi, którem uczynił, by słowa wyroczni próżnymi nie zostały. Odbiegłych w sprawach publicznych udałem się do poetów, tragików, liryków i innych w mniemaniu, że tam poznam moją niewiedzę. Zacząwszy od dzieł, które uważał za najdoskonalsze, badałem z nich, co bym mógł nowego się dowiedzieć. Wstyd mi Ateńczycy powiedzieć prawdę. Muszę ją przecie wyznać. Słowem mówiąc, prawie wszyscy tam przytomni lepsze o nich dali zdanie niż ci, którzy je sami napisali. Stąd wniosłem, że poeci nie przez rozum wiersze składają, lecz przez dar natury i zapał, który ich unosi podobnie jak wieszczków, którzy przepowiadają wiele rzeczy pożytecznych, ale wcale nie rozumieją co mówią. Toż samo zdaje mi się mają poeci w swej naturze. Poznałem, że i oni dlatego, że są poetami, chcą uchodzić za mądrych w rzeczach, których nie rozumieją. Odszedłem więc od nich z przekonaniem, że mi jest od nich mędrszy, jak od owych biegłych w sprawach publicznych. Nareszcie udałem się do rękodzielników, sądząc, że ich umiejętności wcale nie znałem. Spodziewałem się, że u nich znajdę wiele pięknych wiadomości, jakoż w tym się nie zawiodłem. Czego nie znałem? W tym byli ode mnie mędrsi, ale zdawało mi się ateńczycy, że i ci poczciwi dla dobra publicznego pracownicy w tym samym, co i poeci, zostawali błędzie. Dlatego, że każdy z nich był w swojej sztuce biegły, chciał uchodzić u innych za najmędrszego i ta ich niedorzeczność prawdziwą mądrość przyćmiła. Tak wreszcie samego siebie w imieniu wyroczni musiałem zapytać, co bym z dwojga wybrał. Czy pozostać się przy swoim, nie mając mądrości i wad tych wszystkich, czy je nad swoje przełożyć? Rzekłem sam do siebie i do wyroczni, że wolę przestać na swoim. Tak szukając prawdy, zjednałem sobie wiele zawziętej i nieubłaganej nieprzyjaźni. Z niej to poszło mnóstwo fałszywych przeciw mnie zarzutów i ów tytuł mędrca, którym mnie mianują. Sądzą bowiem, że gdy komu w czym nieznajomość zadaje, to sam lepiej znać muszę. Istocie zaś, podobno sam Bóg tylko jest mądrym. I Apollo w swojej odpowiedzi daje do zrozumienia, że rozum ludzki mało albo wcale nic nie znaczy. Zdaje się, że dlatego moje imię wymienił, aby przywiódł za przykład, że ten jest najmędrszy, który jak Sokrates poznał, że rozum jego niczym jest w powszechnej mądrości. Tego właśnie zdania ja sam teraz szukam i badam u każdego o kim tylko z obecnych lub obywateli, jako o mędrszym słyszę. I jeżeli takim go nie widzę, podług słów Apollina powiadam, że nim nie jest. I dlatego nie miałem czasu dotąd należeć do żadnych spraw publicznych w Rzeczypospolitej, ani prywatnych, lecz żyję w ustroniu, zajęty jedynie tą dla Apollina przysługą. W takim stanie młodzież najbogatszych obywateli, mająca najwięcej sposobności nabycia nauki, zbiega się do mnie, lubi chętnie przysłuchiwać się, gdy zbijam mniemania cudze, sama mnie naśladuje. Zastanawia się i znajduje, jak się nie mylę, wielką liczbę takich, co sądzą, że coś wiedzą, a tymczasem bardzo mało lub wcale nic nie wiedzą. Stąd ci, których takimi poznaje, gniewają się nie na nią, lecz na mnie i mówią, że Sokrates najwinniejszy, on psuje młodzież. A gdy ich się kto spyta, co z nią robi i czego jej naucza, nie chcą odpowiedzieć. I tylko, żeby się nie zdawali sami nie wiedzieć, co mówią, zarzucają to, co o każdym miłośniku mądrości powiedzieć można, że zgłębia rzeczy boskie, nadziemskie, w bogów nie wierzy i fałsz za prawdę podaje. Prawdy pewno nie chcą wyznać i udają, że coś wiedzą, choć nic nie wiedzą. Ponieważ zaś, jak mam są troskliwi o swoją sławę, przy tym śmieli i liczni. Rozpowiadając więc o mnie wiele rzeczy umyślnie sposobem łatwym na pozór do przekonania, napełnili już dawno uszy wasze zarzutami przeciw mnie wymyślonymi i teraz je napełniają. Z pomiędzy nich wystąpili przeciw mnie melit, Anyt i Lykaon. Melit obrażony za poetów, anyt ujmując się za rękodzielnikami i tymi, co spraw publicznych pilnują. Lykaon broni retorów. Tak, iż mocno bym był zdziwiony, jak to już na początku wyrzekłem, gdybym w tak krótkim czasie potrafił wam tyle razy na mnie miotane zarzuty z głowy wybić. Oto macie całą prawdę, Ateńczycy. Nie ukryłem nic przed wami, ani nie zataiłem, lubo wiem, że jestem za to znienawidzony, jednak stanie się to dowodem, że prawdę mówię i że stąd właśnie poszła przeciw mnie skarga oraz wszystkie do niej powody. Czy teraz, czy później nad tym się zastanowicie? Znajdziecie zawsze wszystko jednakowe. Tyle miałem do powiedzenia za sobą przed Wami, co do dawniejszych przeciw mnie zarzutów. Teraz będę się starał oczyścić z tego, co mi Melit, ten dobry i nader przywiązany, jak sam mówi do kraju, obywatel zarzuca wraz z innymi. Przytoczmy zatem tych drugich oskarżycieli za przysiężoną przeciw mnie skargę. Jest ona podobno w ten sposób. Sokrates występnie działa. Młodzież psuje, w bogów krajowych nie wierzy, lecz w coś nowego zupełnie. Takie jest mnie obwinienie. Roztrząśnijmy każdy punkt z niego. Mówią, że występnie działam psując młodzież. Ja zaś oświadczam, Ateńczycy, że melit występnie działa, kiedy ze spraw poważnych igraszkę dla siebie robi, pociągając ludzi lekkomyślnie do sądu i udając, że się ujmuje za tym, o czym nigdy wcale nie myślał. Że tak jest, zaraz Wam to okaże. Przystąp liciej i powiedz: Czy uważasz, co nad to ważniejszym, aby młodzież była dobra? Nie zaiste. Tak więc wyznaj wobec tych sędziów, kto ją do dobrego prowadzi. Musisz wiedzieć, bo Cię to obchodzi. Kiedy mnie tu pociągasz i przed sądem oskarżasz, że psuje młodzież, powiedz, kto ją do dobrego prowadzi. Powiedz i wskaż, kto taki. Widzisz? Że milczysz, mylicie? I nie masz co odpowiedzieć? Czyliż więc to nieszpetnym dla ciebie, a dostatecznym tego, co mówię, jest dowodem, żeś o tym wcale nie myślał? Powiedz przecie, dobry mężu, kto ją do dobrego prowadzi? Prawa. Ale nie o to cię pytam, ty najlepszy, tylko co to za człowiek jest tym i który najpierwej poznał te prawa? Oto ci sędziowie. Co mówisz, mylicie? Oni umieją młodzież wieść do dobrego? I bardzo. Czy wszyscy czy tylko niektórzy? Wszyscy, bardzo dobrze mówisz. Więc podług ciebie mamy wielu takich. Czyli także i ci słuchacze młodzież do dobrego prowadzą. I ci. A co powiesz o senatorach? A i senatorowie. Lecz zwłaszcza ci, co. Radzą na zgromadzeniach ludu nie psują znowu młodzieży lub może ją wszyscy także do dobrego prowadzą a i oni ją prowadzą Wszyscy zatem ateńczycy jak należy prócz mnie samego z nią postępują ja sam tylko ją psuję czy tak mówisz Tak nie inaczej Bardzo więc mnie potępiasz Powiedz mi jednak czyli ci się toż samo zdaje i z końmi że wszyscy je dobrze wychowują a jeden tylko ktoś psuje Czyli też przeciwnie, że jeden tylko może je dobrze wychowuje Lub mała liczba nimi się zajmujących A wielu, skoro ich dostanie i spróbuje, zaraz psuje? Czy tak nie jest, Melicie, z końmi i innymi zwierzętami? Nie inaczej zapewne Czy mi oto z Anytem przyznasz, czy nie? Wielkie by to było szczęście dla młodzieży Gdyby tylko jeden ją psuł A wszyscy do dobrego prowadzili Dajesz stąd wyraźnie poznać Żeś się o stan młodzieży nigdy nie troszczył i jawnie pokazujesz, żeś na to zupełnie był obojętny, za co mnie tu przed sąd wywodzisz. Powiedz jeszcze, Melicie, zaklinam cię na Boga: czyli lepiej przebywać pośród dobrych niż pośród złych obywateli? Powiedz, dobry przyjacielu: o nic trudnego cię nie pytam. Czy źli nie czynią zawsze coś złego tym, z którymi przebywają, a dobrzy coś dobrego? Nie inaczej. Czyby więc kto wolał szkodę ponieść od tych, z którymi przestaje, niż co dobrego doświadczyć? Odpowiedz, dobry przyjacielu, albowiem i prawo nakazuje ci odpowiedzieć. Czy jest kto, co by chciał w czym szkodzić? Nikt bez wątpienia. Czy pociągasz mnie tu i oskarżasz, że psuje młodzież umyślnie, czy mimowolnie? Może umyślnie? Jakże to mylicie? Ode mnie przecie jesteś mędrszy w tym wieku? Ode mnie w takim zostającego, iż wiesz, iż źli zawsze coś złego robią tym, z którymi przestają, a dobrzy coś dobrego. Ja zaś tyle jestem ograniczony, że i tego nie wiem, czy jeśli kogo z tych, co ze mną przestają do złego poprowadzę, sam będę musiał od niego doświadczyć także coś złego. Tak jak mówisz. Umyślnie złego tuję. Tego ci wcale nie wierzę. I sądzę, że albo nie psuję młodzieży, Albo jeśli psuje, to nieumyślnie. W obydwu razach fałsz utrzymujesz. Jeżeli nie z umysłu psuje, wtedy za nieumyślne przewinienie prawo nie każe tutaj pociągać, lecz na osobności ostrzec i napomnieć. Każdy wie bowiem, że gdybym był napominany i ostrzeżony, przestałbym to robić, Com robił niechcący. Ty zaś unikałeś przede mną, byś się ze mną nie spotkał i ostrzegł. Nie chciałeś mnie napomnieć, a teraz mnie tu pociągasz, gdzie prawo każe tylko tych pociągać, co zasługują na karę, a nie na napomnienie. Tak więc, Ateńczycy, jawnym jest już, co mówię, że powód do skargi, który podaje Melit, wcale go nie obchodził. Jednakże powiedz, Melicie, skąd sądzisz, że psuje młodzież? Może to jest w samej skardze, którą na mnie podajesz, że każe nie wierzyć w bogów, w których u nas wszyscy wierzą, lecz w coś zupełnie nowego. Czy nie tak sądzisz, że tym sposobem psuje? Nie inaczej. Tak i bardzo. Na tych samych jednak bogów, o których mowa, zaklinam cię, Melicie, wytłumacz mi się jaśniej i tym mężom. Bo ja nie mogę pojąć, czy mówisz, że każe w coś wierzyć. W tym razie bowiem wierząc w coś nie jestem bez religii. Czy też, że wierzę, ale nie w tych bogów, w których wszyscy u nas, lecz w coś innego? I o to właśnie mnie oskarżasz. Czy wreszcie mówisz, że wcale w nic nie wierzę i innym każę to robić? O godny dziwu, melicie. Dlaczegoż tak sądzisz? Że nie wierzę w Księżyc, Słońce, że ich nie uznaje za bogi jak inni. Nie. Przysięgam, sędziowie, bo mówią, że Słońce jest kamieniem, a Księżyc ziemią. Musisz więc, kochany Melicie, podać skargę na Anaxagorasa. Bo czyż tak źle sądzisz o tych sędziach i tak ich uważasz za mało obeznanych z dziełami, iż mniemasz, że o tym nie wiedzą, że księgi Anaxagorasa mieszczą w sobie te zdania? A przecież i młodzież to wie ode mnie i nawet z orchestry za dwie drachmy najwięcej dowiedzieć by się mogła i wyśmiać Sokratesa, gdyby on udawał to za swoje, co należy do kogo innego i samo z siebie jest niedorzeczne. Prze to już więc zdaje ci się Melicie, że w nic zupełnie nie wierzę. Ja widzę, że ty, Melicie, nie zasługujesz, byś sam sobie wierzył. Za takiego go uważam, Ateńczycy, za potwarce bez granic i że skargę te przeciw mnie podał przez skłonność zbytnią rzucania na drugich potwarzy, przez niepowściągliwość swej mowy i lekkomyślność. Podobnie zaiste postąpił, jakby sobie żart robił i chciał spróbować, czy Sokrates, ten mędrzec, pozna, że ja z niego żartuję i sam z sobą w sprzeczności zostaje. Czy też da się zwieść tak jak inni słuchający, albowiem sam przeciw sobie melit mówi w skardze, gdy twierdzi, Sokrates występnie postępuje, nie wierząc w bogów, tylko w nich wierząc. Mowa taka żart tylko okazuje. Zastanówcie się, sędziowie. Dlaczego powiadam, że tak twierdzi. Ty zaś, melicie, odpowiedz nam, a wy, o co was od początku prosiłem, nie gniewajcie się na mnie, gdy do was zwyczajnym sposobem mówić będę. Jestże kto taki melicie, co by twierdził, że są rzeczy ludzkie, a ludzi nie masz? Odpowiedz, a nie gniewaj się znowu. Jestże kto, co by mniemał, że nie masz koni, ale są rzeczy, które się ich tyczą? Że nie masz muzyków, fletni, a tylko to, co do nich należy? Nikt bez wątpienia, o najlepszy z ludzi. Jeżeli nie chcesz tego powiedzieć, to ja ci i innym wszystkim powiadam. Ale przynajmniej odpowiedz, czy jest kto, co by w coś boskiego uwierzył, a w bogów nie wierzył? Nikt. Czego żeś się wahał, żeś aż dopiero teraz zmusu odpowiedział? Czy nie przyznajesz, że wierzę w coś boskiego? I w to wierzyć każe czy to co nowego czy starego czy zawsze jednak coś boskiego jak mówisz na to sam w zeznaniu przysięgnę jeżeli więc w to wierzę muszę i w bogów wierzyć czyliż nie tak wnosić trzeba nie inaczej sądzę że się na to zgodzisz kiedy milczysz czy to co jest boskie nie uznajemy sami bogami albo za od nich pochodzące. Skoro zatem wierzę w coś boskiego, a tym są bogowie, wypada to, co mówię, że robisz sobie żarty, twierdząc raz, że nie wierzę w bogów, a drugi raz znowu, że w nich wierzę, kiedy coś boskiego uznaję. To, co jest boskie, pochodzi od bogów, z nim wydane lub innych bóstw, do których należy. Któż by zatem z ludzi uwierzył, że jest to, co od bogów pochodzi, a samych bogów nie ma? Podobnie byłoby niestosownym, jak gdyby ktoś mówił, jest to, co od koni i osłów pochodzi, a koni nie ma. Lecz Melicie, nie inaczej tylko dla doświadczenia nas podałeś przeciw mnie skargę. Albo żeś nic nie wiedział, co byś mi prawdzie mógł zarzucić. Niepodobna bowiem, bym mógł kogo przekonać choćby takiego, co by najmniej miał rozsądku, że jest człowiek, który wierzy w coś boskiego, a w Bogów nie wierzy. Przeto zdaje mi się, Ateńczycy, że z tego, o co mnie oskarża Melit, nie potrzebuje się już więcej oczyszczać. Ale jak wyżej wspomniałem, powstała przeciw mnie zacięta wielu nienawiść. Wiecie o tym dobrze, to właśnie może mnie tylko zgubić, nie zaś Melita ani Anyta skargi. Lecz wielu innych po twarze i zazdrość jak już znaczną liczbę dobrych zgubiła, tak i mnie zgubi. Nic zatem dziwnego, że mnie ten los spotka. Może jednak kto na to odpowie, nie wstydzisz się Sokratesie, żeś tak postępował i żeś się teraz naraził na niebezpieczeństwo śmierci? Temu ja nawzajem odpowiem. Mylisz się, kiedy mniemasz, że człowiek we wszystkim powinien dbać o swoje życie i oddalać od niego niebezpieczeństwo śmierci, choćby i tam, gdzie się ono na nic nie przyda, a nie na to patrzeć, czy można żyć uczciwie i postępować jak na dobrego człowieka przystoi. Nierozsądni zatem byliby podług Ciebie owi bohaterowie, którzy polegli pod troją, a między nimi i syn Tetydy, który tyle pogardził niebezpieczeństwem, gdy mu szło o to, aby się nie okrył hańbą, że choć matka bogini, dopałającego rządzą największą zabicia Hektora, w te słowa niejako się odezwała: Synu, jeśli się zemścisz za śmierć Twego przyjaciela Petroklesa i zabijesz Hektora, sam zginiesz, bo zaraz cię po nim śmierć czeka. On mało ważąc śmierć i niebezpieczeństwo, a więc na to uważając, by nie żył bez sławy i pomsty przyjaciół, rzekł Niech umrę, byłem się pomścił krzywdy i nie był wyśmiany na mej flocie jako próżny ciężar ziemi. Nie widzisz, że więc, że pogardził śmiercią i niebezpieczeństwem? Tak jest w istocie ateńczycy. Podług tego, jak kto co sam zacznie... I uważa za dobre, lub mu co inni wskażą, powinien być stałym, na nic nie zważając, a nawet i na śmierć, byle nie ściągnął dla siebie niesławy. I ja, więc Ateńczycy, źle bym i niestosownie postąpił, gdybym nie opuściwszy w ten czas placu, i nie uważając na śmierć, gdy mnie wasi wodzowie do bitwy pod Potideą i Amfipolis i stawili, teraz, gdy sam Bóg wzywa, jakem poznał i domyślił się, abym żył, szukając prawdy, Poznawał siebie i innych, w tym z obawy śmierci lub czego innego nie dopełnił mojego przeznaczenia. Źle bym sobie w tym razie postąpił i prawdę mówiąc, słusznie by mnie w ten czas mógł kto pociągnąć do sądu, że nie wierzę w Bogów, kiedy nie słucham wyroczni. Obawiam się śmierci, a uważam się za mędrca, nie będąc nim wydajniej tym sposobem. Albowiem obawiać się śmierci, niczym innym nie jest, jak udawać się za mędrca. Ani nie być. Udawać zaś, że się coś wie, jest to samo co nic nie wiedzieć, bo nikt nie wie, czy śmierć nie jest największym dobrem dla ludzi. Obawiają się jej stąd, jak wiecie, że mówią, iż jest największym złem. Lecz czyliż to nie jest tylko godny, nagany nierozsądek uważać to za złe, sądzić o tym, czego się nie zna, ja zaś tym tylko od innych się różnię, jeśli mogę powiedzieć o sobie, że jestem od nich mędrszy, że kiedy nie wiem, co się z człowiekiem po śmierci dzieje, tego też nie utrzymuję, że wiem i to tylko znam, że znieważać i nie słuchać lepszego od siebie człowieka lub Boga jest największym złem i hańbą. Oto więc złe, którego się boję i którego będę unikał, bo wiem, że złe, a nie mniemanych złych rzeczy, które mogą być dobrymi. Tego nie odstąpię, choćbyście mnie tu zaraz uwolnili, nie wierząc, Anytowi, który twierdzi, że albo wcale nie należało mnie tu pociągać, albo że skoroście mnie pociągnęli, puścić bez kary śmierci nie możecie. Bo jeśli mnie puścicie, zepsują się zaraz wasi synowie, chwytając się tego, czego nauczam. Choćbyście do mnie tak nawet przemówili: Sokratesie, nie usłuchamy Anyta, uwolnimy Cię. Ale pod tym warunkiem, abyś nie zajmował się już odtąd poznawaniem i szukaniem prawdy, bo jak jeszcze raz będziesz o to przekonany, na śmierć skazany zostaniesz. Gdyby, mówię, tak chcielibyście mnie uwolnić, odpowiedziałbym wam szanuję was, Ateńczycy i poważam. Ale Bogu muszę być więcej posłuszny niż wam i dopóki tylko żyć będę i sił nie utracę, nie przestanę szukać prawdy. Wyzywać was i pokazywać ją wam, a kogo z Was spotkam mówić do niego o najlepszy między ludźmi, jakże będąc ateńczykiem z miasta największego i prawie najświetniejszego w Grecji przez oświecenie i potęgę, nie wstydzisz się myśleć tylko o pieniądzach, abyś ich miał jak najwięcej o sławie i honorach, abyś się z nich wynosił, a o rozumie prawdzie i o duszy, aby się udoskonalił, nie masz starania. I nie myślisz, jeśli mi zaś kto z Was przeciwnie odpowie i oświadczy, że się tym zajmuje, nie puszczę ja go zaraz i nie odstąpię, lecz wybadam, poznam i przekonam się, a gdy okaże się, że nie ma cnoty i w wymowie ją tylko udaje, naganie, że rzecz najważniejszą mało sobie waży, a nie wartą niczego wiele ceni. To ja powiem każdemu, z kim się tylko spotkam, czy z młodym, czy ze starym, czy z cudzoziemcem, czy z obywatelem, a tym bardziej Wam, którzy z jednego ze mną pochodzicie rodu. Tak bowiem rozkazuje Apollo, wiecie dobrze. I ja sądzę, że nie mogę większej dla Was w Rzeczypospolitej uczynić przysługi, jak gdy to robię, co On każe. Zajmuję się przekładaniem Wam, Młodym i starym, byście nie pierwiej mieli starania o ciele, o pieniądzach, lub czym innym, nim o duszy, aby była dobrą. Wystawiam wam, że nie z bogactw cnota, lecz bogactwa z niej pochodzą i wszelkie inne dla ludzi tak prywatne, jak publiczne dobro. Jeżeli więc głosząc te rzeczy psuje młodzież, muszą one być szkodliwe. Albo gdy kto powie, że nie te głoszę, odpowiem, fałsz utrzymuje. A wy, Ateńczycy, czy usłuchacie Anyta, czy nie, czy mnie uwolnicie, czy nie, nie przestanę tego samego robić, choćbym nawet kilka razy miał umierać. Nie gniewajcie się, Ateńczycy, lecz ze spokojem, o co was prosił, posłuchajcie, co mówię, bo jak sądzę, nie będzie to dla was bez korzyści. Mam wam coś innego powiedzieć, na co może znowu z krzykiem odpowiecie. Nie czyńcie jednak tego. Bądźcie pewni, że jeżeli mnie na śmierć skażecie w takim stanie, jak teraz mówię, sami sobie więcej, aniżeli mnie nie zaszkodzicie, gdyż mnie nie zrobią nic złego, melit i Anet, nie potrafią bowiem. I byłoby, jak sądzę, niesłuszną wcale rzeczą, aby dobry od złego miał co ucierpieć. Może mnie na śmierć skażą, albo na wygnanie lub utratę praw obywatelskich, Anedik kto inny uważa to pewno za bardzo wielkie zło. Ale ja bynajmniej. Owszem, to mam za największe zło, co teraz Anet robi niesprawiedliwie nastawać na śmierć niewinnego człowieka. Nie za sobą więc tu przemawiam, ateńczycy, jak kto może mnie mać, lecz za wami, byście się nie stali winnymi względem daru Boga dla was zesłanego przez potępienie mnie. Jeśli bowiem mnie na śmierć skażecie, Niełatwo znajdziecie kogo innego, tak prawie od Boga dla Rzeczypospolitej zesłanego, który by, podobnie, może niestosownie się wyraże, jak rosłemu i kształtnemu z postaci, lecz dla otyłości, powolnemu koniowi, dodaje się bodźca, aby był do biegu prędszy. On, jak ja, was pobudzał, podniecał, zachęcał i każdego dnia do was wołał. Takiego drugiego niełatwo znajdziecie Ateńczycy. Zatem, jeśli rad moich usłuchacie, uwolnicie mnie. Lecz wy, pewno, gniewając się, tak jak drzemiący, gdy ich kto przebudzi, odepchniecie mnie od siebie i jak chce melić, skażecie na śmierć, abyście potem cały czas spali, dopóki Bóg, nareszcie zlitowawszy się nad wami drugiego wam nie ześle. Możecie i stąd poznać, Ateńczycy, że dla Rzeczypospolitej jestem zesłany, bo więcej to jest, niż na człowieka porzucić wszystko. Być opojętnym przez tyle lat na wszystkie domowe sprawy, by chodzić od jednego do drugiego z Was i zachęcać, jak brat starszy lub ojciec, do starania się o cnotę. Gdybym co stąd zyskiwał i brał nagrodę za moje usługi, nic złego bym nie zrobił, lecz nie. Jednak moi oskarżyciele, jak we wszystkim, co mi zarzucali, byli bezwstydni, tak i w tym nie powstydzili się dowodzić świadkami, że ja brałem, kiedy zapłatę lub jej żądałem. Dostatecznym zaś tego, co o sobie mówię, dowodem jest moje ubóstwo. Ale może wam się to zdawać będzie zbyt dziwnym, że ja prywatnie do każdego chodzę i udzielam mej rady, a publicznie przed ludem nie śmiem jej dla rzeczypospolitej objawić. Przyczyną tego jest, jakeście już ode mnie słyszeli, duch jakiś boski i niewidzialny, który mną kieruje. Toż samo mi Melit, choć z szyderstwem w swej skardze zarzuca. Widziano tę osobliwość we mnie zaraz od samego dzieciństwa. Jest nią głos jakiś, który mnie zawsze odwodzi od tego, co bym chciał robić, a nigdy nie zachęca. On mi zabrania udawać się do spraw publicznych, jak mnie mam dobrze czyni. Wiecie bowiem, że już dawno byłbym nie żył i wdając się do spraw publicznych nic dobrego bym dla was ani dla siebie nie zrobił. Nie gniewajcie się, a gdy wam mówię prawdę, ktokolwiek u was. Jak u każdego ludu, otwarcie się odezwie i powstanie przeciw zdrożnościom i nieprawościom Rzeczpospolitej, nie uniknie kary. Wypada zatem, aby kto się ujmie za prawością, jeśli ma przez czas jakiś ocaleć, żył prywatnie, a nie występował publicznie. Przytoczę wam tego wielkie dowody, nie w słowach, ale w rzeczach, które sami wielce poważacie. Posłuchajcie, co mi się zdarzyło, abyście poznali, że z obawy śmierci. Zdania mego o tym, co uważam za nieprawę nigdy nie zmieniłem, choćby mi nawet przyszło umrzeć. Co powiem, nie podoba się wam zapewne i zdawać się będzie chełpliwe, jest jednak zawsze prawdą. Wiecie, że mnie piastował nigdy żadnego w Rzeczypospolitej Urzędu. Tylko do obrad Senatu należał. Prezydowało w ten czas w Prytanejonie nasze antyocheńskie pokolenie. Gdyście dziesięciu owych wodzów za to, że nie ratowali poległych w bitwie morskiej, Sądzić chcieli bez rozpoznania sprawy Wbrew prawom, jakieście potem sami to uznali Wówczas ja tylko jeden z zasiadających W Prytanejonie oparłem się temu A choć mówcy gotowali się mnie za to skarżyć I wyście także z wrzawą powstawali Wolałem się jednak naradzić na niebezpieczeństwo W obronie prawa i sprawiedliwości Niż z obawy kajdan lub śmierci Zgodzić się z wami na tak wielką niesłuszność było to jeszcze za czasów demokracji w Rzeczypospolitej skoro zaś nastąpiła oligarchia owych trzydziestu przyzwawszy mnie do siebie z czterema innymi do Tolos wysłało, bym sprowadził leona salamińczyka, którego na śmierć skazali polecili toż samo wielu innym zrobić chcąc jak najwięcej osób przez to zochydzić. lecz ja pokazałem im zaraz nie w mowie, lecz w skutku, że śmierci, jak wam prosto mówię, bynajmniej się nie boję ale tylko tego, abym w czym bezbożności i niesprawiedliwości nie popełnił. Ani więc ów rząd trzydziestu nie potrafił na mnie wymóc, abym co uczynił przeciw sprawiedliwości. Kiedym wyszedł Stolos, czterech innych udało się do Salaminy i Leona sprowadziło. Ja tymczasem pośpieszyłem do domu i byłbym niezawodnie śmierć za to poniósł, gdyby nagle rząd się nie zmienił. Wielu wam o tym zaświadczyć może. Czy więc sądzicie że byłbym tyle lat przeżył, gdybym był do spraw publicznych, się wdawał i postępując z godnością uczciwego człowieka, bronił sprawiedliwości i jak należy dbał o nią jedynie? Niepodobna Ateńczycy, bo nikt w takim razie nie był tyle szczęśliwy, tym bardziej ja, który przez cały bieg życia i ile razy należałem do spraw publicznych, zawsze byłem w moim stały i równie w zatrudnieniach prywatnych nie dozwalałem nikomu nic przeciw sprawiedliwości czynić. Ani z tych żadnemu, których moi potwarcy nauczniów moich uważają, bo ja nigdy niczym nie byłem nauczycielem. Tylko jeśli kto chciał mnie słuchać, gdybym mówił, czy z młodych, czy ze starych nie broniłem, ani za rozmowy nie brałem pieniędzy. Tak, iżbym bez nich nikomu nie miał odkryć myśli moich. Lecz owszem, jednakowo pozwalam każdemu, tak ubogiemu, jak bogatemu, zapytać się mnie, w czym ma wątpliwość, odpowiadać na moje zdania i znowu słuchać co powiem. Jeśli zaś między takimi znajdzie się kto dobry czy zły, niesłusznie przypisywano by mi tego przyczynę, bo ja nikomu nigdy nie dawałem nauki ani przepisów. Jeżeli kto powiedział, że się ode mnie nauczył lub usłyszał czego by inni nie słyszeli, bądźcie pewni, że fałsz by utrzymywał. Dlatego zaś wielu lubi długo przy mnie przebywać. Słyszeliście, Ateńczycy? Powiedziałem wam prawdę, że im się podoba słuchać, gdy wytykam tych, co uchodzą za mędrców, a nie są nimi. Nie jest to bowiem bez przyjemności a mnie od Boga polecone przez wyrocznie sny i inne sposoby, którymi wola bogów objawia, co człowiekowi do uczynienia. Oto macie prawdę, bardzo dowodną. Jeżeli młodych psuję albo zepsułem, wypadałoby, aby dorósłszy, gdy poznali, żem ich do złego poprowadził, teraz przeciw mnie ze skargą i żądaniem kary wystąpili, albo przynajmniej, gdy sami nie śmieją, ich krewni, ojcowie, bracia i inni powinowaci, ujmując się za tymi, którzy do ich familii należą, przeciw mnie się odezwali i domagali kary za to, że ich na złe naraziłem. Tak z jednych, jak drugich, jest tu wielu obecnych, których widzę, a najprzód oto tego kritona mojego rówieśnika, z jednego, że ze mną pokolenia, potem ojca tego, kritobula, dalej luzaniasza Asfetyjczyka, ojca tego tu eschinesa, i tego antifona, cefizyjczyka, ojca Epigenesa? Wielu podobnie innych, których bracia zawsze przy mnie przebywali. Jako Nikostrat, syn Zotyda, brat Teodota, który, gdyż nie żyje, nie mógł mu teraz nakazać milczenia. Widzę jeszcze Parala, syna Demodoka, brata Teagesa, Adimanta, syna Arystona, brata Platona. Nareszcie Ajantodora, brata Apollodora. Mnóstwo innych mógłbym to wymienić z których Melitowi należało kogo w skardze za świadka przywieźć. Jeżeli w ten czas zapomniał, niechże teraz przywiedzie. Pozwalam, niech ten zezna, jeżeli ma co takiego, lecz przeciwnie znajdziecie Ateńczycy. Wszystkich gotowych biec mi na pomoc. Mnie, który ich do złego poprowadziłem i który ich krewnych, jak mówi Anyt i Melit, złego nabawiłem. Może ci, których zepsułem, mają jaki powód mnie bronić, ale ci, Którzy nie zepsuci, a dojrzalsi w wieku, powinowacie tamtych, iż inny mieliby powód ujmować się za mną, jeżeli nie samą prawość i sprawiedliwość, bo są przekonani, że meli fałsz utrzymuje, a ja prawdę mówię: tak niezawodnie, Ateńczycy. Co bym mógł wyrzec na moją obronę, to jest niezawodnie i wiele podobnych rzeczy. Ale może kto z was przypomniawszy sobie, że w daleko mniejszej sprawie wzywał i błagał ze łzami litości sędziów, Przedstawiał im swe dzieci, przyjaciół, krewnych, by większą wyjednał dla siebie łaskawość. Gniewać się będzie na mnie, że ja tego wcale nie robię, choć w daleko większym znajduje się niebezpieczeństwie. Może, mówię, kto tym obrażony, z gniewem przeciw mnie zdanie swe wyrzeknie. Temu ja, jeśli będzie taki, czego nie przypuszczam, zdaje mi się, że stosownie odpowiem, gdy w te słowa się do niego odezwę. Przyjacielu. Mam i ja krewnych, bo jak Homer mówi, nie powstałem z drzewa ani ze skały. Prócz krewnych mam w domu synów, jeden doroślejszy, a dwaj młodsi. Nie przyprowadziłem ich tu jednak, bym przez nich łaskawsze sobie u was o mnie wyprosił zdanie. Czemu zaś tego nie zrobiłem? Nie abym miał być uparty i mało sobie was poważać, bo że jestem na śmierć obojętny to inna rzecz, Lecz dla sławy mojej, waszej i całej rzeczy pospolitej nie sądzę za przyzwoite, abym co podobnego uczynił, zwłaszcza gdy jestem w tym wieku i taką mam sławę, czy prawdziwą, czy fałszywą, zawsze jednak podług zdania wszystkich wyższy od innych. Gdyby więc i z was ci, którzy zdają się odznaczać mądrością, męstwem lub czymkolwiek dobrym, tak sobie postąpili, ściągnęliby na siebie niesławę. Jak często widziałem wielu, co się zdawali czymś, a jednak skoro przed sądem stanęli, dziwactwa robili, mniemając, że im się coś złego stanie, gdy będą umrzeć musieli, a skoro wy ich zachowacie przy życiu zostaną nieśmiertelnymi. Tacy zdaje mi się, wstyd Rzeczypospolitej przynoszą. Bo nie jeden cudzoziemiec może stąd wnosić, że owi Ateńczycy, co celują przed innymi we wszystkim dobrym, i którym w rządzie, w godnościach, wszyscy przyznają pierwszeństwo, nie lepiej postępują nad kobiety. Nie przystoi zatem ateńczycy, abyście wy, co się zdajecie być czymś wyższym, mieli sami to czynić, albo pozwolili, aby mi to czynili. Lecz owszem, powinniście pokazać, że bardziej potępiacie takich, co dla litości wprowadzają podobne przed sąd sceny i wystawiają tym sposobem Rzeczypospolitą na pośmiewisko aniżeli tych, co się spokojnymi na wszystko okazują. Prócz sławy, która na to nie pozwala, zdaje mi się jeszcze niesłusznym wcale błagać prośbami sędziów wyjednywać przez niełagodny u nich wyrok. Owszem, trzeba im wystawić stan sprawy i o prawdzie przekonać. Nie na to bowiem zasiadają w sądzie, aby ze sprawiedliwości łaski komu świadczyli, lecz aby ją ściśle wymierzali, bo przysięgają, że dla nikogo względnymi się nie okażą, ale podług praw wyrokować będą. Nie wypada zatem, abyśmy was do łamania przysięgi przyzwyczajali. a wy nas w tym utwierdzali, gdyż razem byśmy wykraczali. Nie chciejcie przeto ateńczycy bym miał to względem was robić, co nie uważam ani za szlachetne ani za przyzwoite ani za zgodne z sumiennością religijną tym bardziej zaklinam was na Boga. Nie żądajcie tego, gdy mnie ten melit o bezbożność posądza, albowiem gdybym was prośbami nakłaniał i wiódł do tego, co się sprzeciwia waszej przysiędze, dałbym wam poznać, że nie wierzę w Bogów i sam w swej obronie obwiniałbym się o niewiarę. Od niej zaś bardzo daleki jestem. A teńczycy, bo więcej wierzę w Bogów, jak żaden może z moich oskarżycieli i równie Bogu jak i wam polecam sprawę moją w tym, co dla was i dla mnie jest najlepsze. Domówienie po osądzeniu, że mnie to wcale nie obchodzi, Ateńczycy, żeście mnie potępili, do tego prócz wielu innych powodów i to się przyczynia, żem się spodziewał podobnego wypadku. Dziwię się tylko, że tak mała wypadła liczba głosów przeciwnych. Sądziłem, że wypadnie większa. Gdyby bowiem, jak się okazało, trzydzieści jeszcze inaczej wypadło, byłbym zupełnie wolny. Jednak co do skargi Melita, jestem jak mnie mam uniewinniony, i nie tylko uniewinniony, lecz jak każdemu wiadomo, gdyby Aned i Lykaon nie byli wystąpili ze swoimi przeciw mnie zarzutami, byłby on tysiąc drachm zapłacił, jako nie mający piątej części głosów za sobą. Podaje on na mnie karę śmierci. Dobrze. Ale jaką ja znowu od siebie podam? Taką zapewnę, jaką zasługuję, jakąż więc? Na cóż powinienem być skazany? Albo co mam zapłacić za to, że umiejąc żyć, byłem zawsze czynny, tylko nie dbałem o to, za czym inni się uganiają, to jest o bogactwa, zyski, urzędy, godności wojskowe i inne. Za to, że mnie nie należał do żadnego ze spisków i buntów w Rzeczypospolitej bym się uważał zbyt uczciwym bym miał dla ocalenia się do tego uciekać za to żem się tym nie zajmował w czym widziałem że ani wam ani sobie nie będę mógł być użyteczny lecz spieszyłem z największym dla każdego jak mówię dobrodziejstwem kiedym z osobna każdego upominał aby pierwej niż o swych rzeczach o sobie samym myślał aby ile mógł starał się być najlepszym najrozsądniejszym nie wprzód wdawał się do spraw Rzeczpospolitej, dopóki by jej samej nie poznał i we wszystkim innym tą samą drogą postępował. Za takie postępowanie cóż zasługuje? Czegoż się spodziewać mogę? Zapewne co dobrego, jeżeli sprawiedliwie wartość mej zasługi ocenicie. Nie byle jakiej zatem nagrody, lecz takiej, która by dla mnie była odpowiednią. Cóż więc może być odpowiednim dla człowieka ubogiego? dobroczyńcy waszego który potrzebuje tylko spokoju by wam ciągle rad swoich udzielał to aby był utrzymywany kosztem publicznym w Prytanejonie. stosowniejsze to będzie niżeli aby ten był utrzymywany który odniesie zwycięstwo na Igrzyskach Olimpijskich w ubieganiu się konno lub na wozach dwu- lub czterokonnych bo taki robi tylko że się zdajecie być szczęśliwymi a ja że nimi prawdziwie jesteście Tamten nie potrzebuje pomocy w utrzymywaniu się, a ja bez niej obejść się nie mogę. Jeżeli więc sprawiedliwie postąpić zechcecie, przyznacie, że zasługuje na publiczne ze skarbu utrzymanie w Prytanejonie. Może gdy to mówię, zdaje się wam zbyt śmiało za sobą przemawiać, podobnie jak kiedym wspomniał o prośbach i wzbudzaniu litości. Ale nie tak się rzecz ma, Ateńczycy. Tylko wiem, że względem nikogo z umysłu nie popełnił żadnej niesprawiedliwości, Lecz was o tym przekonać nie mogę, bo zbyt mało mam czasu do mówienia. Gdyby było u was prawo, jak gdzie indziej, karę śmierci nie po jednodniowym sprawy rozsądzeniu, lecz po dłuższym dopiero stanowić, pewno byście się o tym przekonali. Lecz w tak krótkiej chwili jak teraz, niepodobna bym wam wybił z głowy wielkie przeciw mnie zarzuty. Jednak gdy mam przekonanie, że względem nikogo niesprawiedliwości się nie dopuścił, trudno, abym jej względem siebie się dopuszczał i przyznając, że zasługuje na karę, sam ją na siebie podawał. Czy to z jakiej obawy? Może, abym nie był zmuszony ulec temu, na co mnie melit skazuje, o czym jednak powiem, że nie wiem, czyli co dobrego lub złego. Więc powinienem podać na siebie to, co sam uważam za złe. Cóż takiego? Więzienie. Lecz za cóż bym miał żyć jak niewolnik zostający pod ciągłą strażą dozorców? Może karę pieniężną i osadzenie w domu poprawy? Lecz byłoby to jedno z tym, o czym dopiero wspomniałem. Pieniędzy zaś nie mam skąd wziąć bym zapłacił, bez wątpienia zatem wygnanie. Sami byście to pewno na mnie podali. Lecz w tym razie przywiązanie do życia zbyt by mnie musiało zaślepić, iż nie poznał, że kiedy wy, współrodacy moi, nie mogliście znieść towarzystwa i rozmów moich, które wam się tak nienawidzonymi i naprzykrzonymi stały, że się teraz od nich uwolnić szukacie, inni łatwo je znosić mieli. Daleko więc od tego. Niestosownym nareszcie byłoby dla mnie w tym wieku opuszczać ojczyznę, żyć na wygnaniu i jak nędzny tułacz, od miasta do miasta chodzić. Wiem dobrze, że dokądkolwiek bym się udał, Młodzież cisnęłaby się słuchać mnie jak tutaj, a gdybym przed nią stronił, wyrobiłaby mi u swoich starszych wygnanie, tak jak ci znowu, gdybym ich synom nie bronił cisnąć się do mnie, wyganialiby mnie za to. Może jednakże na to kto powie, Sokratesie, czyż milcząc i nie wdając się do niczego, nie będziesz mógł żyć spokojnie na wygnaniu? To jest właśnie, o czym was najtrudniej przekonać. Gdy wam powiem. Że w takim być stanie jest to samo, co być nieposłusznym Bogu. A stąd trudno nie wdawać się do niczego. Nie uwierzycie sądząc, że z was żartuję, a gdy jeszcze dodam, że największym jest dobrodziejstwem dla człowieka móc codziennie mówić o cnocie i tym wszystkim, o czym mnie słyszeliście mówiącego i zastanawiającego się nad sobą, samym i innymi, bo życie bez tego nie jest godnym życia, tym więcej nie uwierzycie moim wyrazom. Tak się masz rzecz w rzeczywistości, ateńczycy. Lecz wlać oni w was przekonanie niełatwo. Ja zaś nie przywykłem stanowić na siebie co złego, którego nie zasłużyłem. Gdybym miał pieniądze, wyznaczyłbym na siebie karę zapłacić tyle, ilebym bym mógł, albowiem nic bym na tym nie stracił, lecz ich nie mam. Chyba, że przystaniecie, abym złożył tyle, ile będę w stanie. Ja zaś więcej nad jedną minę nie mogę. Na tyle więc się skazuję. Ten Platon Ateńczycy i tamten Kryton z Krytobulem chcą za mnie trzydzieści min zapłacić i dać na to zapewnienie. Taką ilość na siebie przyjmuję, a ci ręczą dostatecznie za zapłacenie. Niedługo będziecie słyszeli Ateńczycy wyrzuty i nagane od tych, którzy chcą szydzić z naszej Rzeczypospolitej, żeście zgubili Sokratesa męża nadzwyczajnej mądrości. Takim bowiem dla tym większej waszej obelgi nazywać mnie będą. Choć nim nie jestem. Gdybyście byli cokolwiek jeszcze się zatrzymali, śmierć moja sama z siebie byłaby nastąpiła. Widzicie wiek mój, jak mało pozostaje mi już do życia, i śmierć nie jest już daleka. Nie mówię tu do wszystkich, lecz tylko do tych, którzy mnie na śmierć skazali. Do nich jedynie przemawiam. Może sądzicie, Ateńczycy, żem temu uległ przez to, żem się niedostatecznie bronił, kiedy mógł był was sobie ująć, gdybym chciał wszystko powiedzieć i zrobić dla uniknięcia skargi? Bynajmniej uległem wprawdzie, ale nie przez brak dowodów w obronie, tylko przez brak śmiałości, bezstydu i tego, żem nie chciał do was mówić, jakbyście radzi słuchać. To jest, abym przed wami łzy wylewał, błagał o litość, wiele innych rzeczy robił, które wcale, jak wam powiadam, mnie nie przystoją, a wyście je przywykli u innych słuchać. Nie uważałem dawniej za przyzwoite dla niebezpieczeństwa, nieszlachetności się dopuścić. Równie zatem i teraz w obronie nie chciałem się na to odważyć. Wolę raczej, broniąc się, umrzeć teraz, niż żyć w niesławie i podłości, albowiem czy w sądzie, czy na wojnie. Nie przystałoby mnie ani nikomu o tym tylko myśleć, jak śmierci uniknąć. Zdarza się często, że nie jeden w bitwie łatwo by się od niej uchronił, gdyby broń porzucił i prosił o przebaczenie nieprzyjaciela. Podobnie w każdym niebezpiecznym położeniu wiele jest sposobów uniknąć śmierci. Kiedy kto na wszystko i w mowie i w czynach się odważy. Ale nie o to idzie Atyńczycy. By trudno było śmierci uniknąć, tylko aby uniknąć niesławy prędzej nad śmierć. Ja, ociężały starzec, doznam tego, co cięższe, rzadsze, a moi oskarżyciele, gwałtowniejsi i prędsi, tego, co prędsze, to jest zarzutu bezczelności. Ja odchodzę stąd skazany na śmierć, jakieście mnie osądzili, oni zaś odchodzą okryci hańbą niegodziwości i niesprawiedliwości jak ich prawda potępiła. Ja na moim, a oni niechże także na swoim przestaną. Mniemam, że tak wypaść było powinno i dobrze wypadło. Co zaś potem nastąpi, pozwólcie wy, coście mnie potępili, niech wam teraz objawię. W tym bowiem jestem stanie, w którym ludzie, gdy z tego świata schodzą, przyszłość często przewidują. Powiadam wam, Ateńczycy, że gdy z waszej przyczyny umrę, Zaraz was po moim zgonie większa dosięgnie kara, większa, przysięgam wam, na Boga, niżeli ta, na którą mnie, jak sądzicie, przez odebranie życia skazujecie. Robicie to w mniemaniu, że się uwolnicie od zdania sprawy z waszego życia, ale wcale inaczej przeciw waszemu oczekiwaniu wypadnie. Powiadam wam, znajdzie się później wielu takich, co was do tego pociągną. Wstrzymywałem ich dotąd, wyście o tym wcale nie wiedzieli. Będą oni względem Was tym gwałtowniejsi, im są młodsi, a Wy z tego więcej niż teraz mieć będziecie przykrości. Jeżeli sądzicie, że przez karanie śmiercią zapobiegniecie wyrzutom, które by Wam robiono, że źle żyjecie, mylicie się w zdaniu. Takie zapobieganie nie będzie ani skuteczne, ani przyzwoite. Daleko szlachetniejsze i łatwiejsze nie przeszkadzać nikomu w wyjawianiu swych myśli, a samym się starać, aby być jak najlepszymi. Tak przepowiedziawszy, co się stanie na przyszłość z wami, którzyście mnie za winnego uznali, odchodzę. Pozostaje tylko, bym do tych, którzy się za mną oświadczyli, przemówił o tym, co się teraz stało, zanim przyjdą wykonawcy wyroku i zaprowadzą mnie, gdzie będę miał umrzeć. Zatrzymajcie się więc na chwilę. Pomówmy jeszcze z sobą, póki wolno. Otwarcie. Chcę wam, jak przyjaciołom, dać poznać, co znaczy, co się ze mną stało. A o czym dopiero wspomniałem. Mnie bowiem sędziowie tak was słusznie mogę nazywać, zdaje się to być osobliwszym. Dawniej miałem zwykle przeczucie, które choć w mniejszych rzeczach odwodziło mnie od wszystkiego, co by mogło być złe dla mnie, teraz przeciwnie. Co na mnie przypadło, jak sami uważacie, jak można sądzić i sądzą powszechnie jest największym złem. A mnie ani przy wyjściu rano z domu, ani gdym tu przed sądem stawał, a nigdym mówić zaczynał, przeczucie bynajmniej nie wstrzymywało. Kiedy w innych razach wśród mowy często tamowało moje wyrazy i nie dozwalało je kończyć, teraz w niczym nie było mi przeciwne ani w rzeczach, ani w słowach. Cóż stąd wniosę? Oto powiem Wam otwarcie, że co ze mną wypadło jest dobre. Niestosownie sądzimy, którzy śmierć za zło uważamy, dowodem tego jest, jakem powiedział, przeczucie które dałoby mi poznać, gdybym miał co złego doświadczyć. Rozważmy więc, ile rokować można, że jest czym dobrym. Umrzeć jest jedno z dwojga. Albo nie być niczym i nie mieć żadnego czucia, albo, jak mówią, jest przejściem duszy z tego świata na inny. Jeśli więc jest utraceniem czucia, tak jak we śnie, gdy kto mocno zaśnie, może mu się nawet nic nie śni? Wielkim jest w ten czas śmierć dobrodziejstwem dla człowieka. Sądzę bowiem, że gdyby kto z takich, co tak mocno kiedy spali, że im się nic nie śniło, miał powiedzieć, ile dni i nocy lepiej i przyjemnie nad tę jedną przepędził, sądzę, że nie tylko prywatny człowiek, lecz nawet jaki wielki władca, niewiele by ich naliczył. Jeżeli więc czymś podobnym jest śmierć, powiadam, że jest wielkim dobrodziejstwem. Bo cały czas nie zdaje się w niej niczym więcej nad noc jedną. Jeżeli zaś staje się przejściem duszy z tego świata na inny, gdzie, jak mówią, znajdują się wszyscy umarli, jakież może być większe dla człowieka dobrodziejstwo, nad to, kiedy wstąpiwszy do innych krain, niezależących już wcale od tych mniemanych sędziów, znajdzie tam prawdziwych, którzy sprawiedliwość wymierzają: Minosa, Radamantysa, Eaka, Triptolemosa i innych półbogów, którzy za życia słuszność i prawość we wszystkim zachowywali. Czyż więc przejście takie może być czymś złym? Ileżby każdy z was dał za to, by się mógł widzieć z Orfeuszem, Muzeuszem, Hezjodem i Homerem? Tak więc jeśli co wam wspominał jest prawdą, nie raz, lecz więcej razy chciałbym umrzeć, albowiem przyjemne byłoby dla mnie towarzystwo, znalazłszy Palameda, Ajaksa syna Telamona i innych jacy dawniej przez niesprawiedliwość sądu śmierć ponieśli. Miałbym pociechę, jak sądzę, porównywać los mój z ich przykrościami, a stąd największe ukontentowanie tam dochodzić i poznawać, kto tutaj prawdziwie mądrym. A kto nim nie będąc, takim się tylko udaje. Cóż byście teraz dali? Sędziowie, gdybyście mogli teraz znaleźć owego ulisesa lub tego, co dowodził pod troją lub tysiące innych obojga płci osób, z którymi się zobaczyć, zabawić i rozmówić byłoby dla was największym szczęściem. Zapewne oni tam nikogo za podobne, jak tu rzeczy na śmierć nie skazują, bo we wszystkim od żyjących tu szczęśliwsi. Są ciągle nieśmiertelnymi, jeśli jest prawdą, co o nich mówią. I wy zatem taką powinniście względem śmierci cieszyć się nadzieją i tę prawdę zawsze mieć na względzie, że dla dobrego człowieka nie masz nic złego ani w tym życiu, ani po śmierci, i że sprawy jego bogowie nigdy nie zaniedbują. Ze mną teraz nie stało się nic przypadkowego, bo wiem, że umrzeć. I od wszystkiego się uwolnić jest dla mnie tym, co tylko może być najlepszego. Dlatego mnie ani przeczucie nie ostrzegało, ani się uskarżam na moich oskarżycieli, lubo ci nie w tym przekonaniu zawinnego mnie podali i na karę skazali, lecz sądząc, że mi przez to, co dokuczą, to jedynie można by im wyrzucić. Przecie ich jeszcze o jedno proszę, byście względem moich synów, gdy dorosną, podobnie surowi byli. A teńczycy, dręcząc ich i nękając tak jak ja was nękałem jeśli zdawać się wam będą więcej dbać o pieniądze lub co innego niżeli o cnotę jeśli uchodzić będą za coś nie będąc niczym w istocie byście tak jak ja was gromiłem ich także gromili za to że się nie starają o to o co powinni i że się uważają za coś choć niczym nie są Gdy to zrobicie Sprawiedliwie postąpicie ze mną i z moimi synami. Lecz już czas bym was opuścił i poszedł na śmierć, a wy dla życia dalszego zostali. Kto z was czego lepszego doświadczy, samemu tylko Bogu wiadomo.